chcieliśmy Państwu złożyć życzenia. No ale powiedzieć, że to będą wyjątkowe święta, to jak nie powiedzieć nic. Ba, powiedzieć, że 2020 był udany, to jak obrazić prawą nogę lewego. Świąt Bożego Narodzenia jednak nie odwołujemy. Poświęćmy zatem ten szczególny czas przede wszystkim swoim najbliższym. Niech święta Bożego Narodzenia dodadzą nam otuchy. I rodzinnego ciepła Państwu życzymy. Cieszmy się zdrowiem swoim i bliskich. Dbajmy o siebie, wytrwałości i siły życzymy. Żyćmy dla siebie szczęście w miłości albo szczęście do miłości. Święta Bożego Narodzenia, bądźmy życzliwi dla siebie. Co było, minęło. I wierzmy, że będzie lepiej. Niech życiowe drogi się prostują. A zamiast owędy, niech częściej będzie trendy. Niech ten czas Bożego Narodzenia wypełnią tylko dobre wiadomości. Spełniajmy też marzenia, zarówno swoje, jak i innych. Dzieciom spełnienia marzeń i wyśnionych prezentów. A rodzicom wytrwałości i cierpliwości. Nie tylko w czasie świąt Bożego Narodzenia szanujmy i wspierajmy tych, dla których los nie był łaskawy. Siły ducha i woli walki. Jak pisał ksiądz Jan Twardowski, daj nam Boże wiarę zawsze żywą, zdrowie na święta, a dla bliskich cierpliwość. Niech w te święta Bożego Narodzenia Państwa serca grają w dobrych rytmach. Święta Bożego Narodzenia życzę dobrej perspektywy na to, co naprawdę ważne. Serdeczności, życzliwości i wzajemnego szacunku. Życzę Państwu, żeby te święta były radosne, spokojne, pełne kultury. Żebyśmy się mogli w przyszłym roku spotkać na koncertach, wernisażach, w Teatrze Filharmonii czy Galerii Sztuki Współczesnej. Żeby było spokojnie i radośnie. Piękna dobra nadziei, kulturalnych kontekstów i oczywiście przeżyć estetycznych razem z nami. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia Państwu życzę. Wszystkim chorym i cierpiącym szybkiego powrotu do zdrowia i do swoich rodzin. Wszystkim nam w nowym roku życzę szczęścia, zdrowia, pomyślności. Do siego roku!